Witajcie, mamy nowego Zenfona. Tak, to jest Zenfon 5. Jednego z trzech, które pojawią się tutaj w Barcelonie. Ale tak naprawdę Zenfon 5 i flagowy model, czyli pozycjonowany jeszcze wyżej, będzie w zasadzie wyglądał tak samo. Różni się procesorem i pamięcią. Po prostu jest mocniejszy procesor, większa pamięć. No ale przejdźmy może do tej piątki, którą właśnie mamy teraz w ręku. 6,2 cala nie wygląda, prawda? A jednak. Rozdzielczość też jest fajna, 1080x2246. Wyświetlacz to jest Super IPS, to nie jest co prawda AMOLED, ale ten Super IPS naprawdę bardzo fajnie świeci. Tak, ładny ekran, naprawdę dobre odwzorowanie barw. 90% ekranu jest zajętego przez rzeczywiście wyświetlacz. Tam na górze macie 90% nocza. Przodu. Tak, jest takie delikatne wcięcie, ale no tutaj Asus chwali się, że jest mniejsze niż u pewnego konkurenta na literę A. Zerknij może dalej, co tam w środku? To znaczy, na wyświetlaczu jest jeszcze Gorilla Glass. Warto wspomnieć, dlatego że wyświetlacz jest duży, wiadomo, że będzie, nie będzie się łatwo zarysowywał. Ma jakąś jeszcze powłokę oleofobową, ale tutaj na razie w specyfikacji się tego nie doczytaliśmy, ale raczej tak nam się wydaje. Wyciera. Tak nam się po prostu się wydaje, wyciera. Bo bardzo łatwo w czyszczeniu. Trochę się brudzi, szczególnie tył telefonu. No, mocno się brudzi i tył, i przód. Natomiast czyszczenie jest bardzo łatwe, zatem tak. No, możemy mówić, że jest tutaj niemal na pewno jakaś powłoka. Macie smartfona na wysoki połysk, trzeba go po prostu czyścić. No niestety. Jeszcze oczywiście charakterystyczny znak Asusa. Kręgi koncentryczne. A w środku siedzi Snapdragon 636, to jest ten nowy procesor w Qualcomma. Wiecie, że on na razie w niewielu maszynach występuje. W tej podstawowej wersji będzie 4 GB RAM-u i 64 pamięci flash. W tej troszeczkę lepszej będzie 6 GB RAM-u i 64 GB pamięci flash. No, a tutaj tak nieśmiało wspominano, że w flagowcu może być i 8 GB. No, ale na razie jeszcze nie możemy powiedzieć do końca, bo nie wiemy po prostu. Dokładnie. Także póki co na razie widzimy to, co widzimy, mamy tą wersję bazową, czyli główny telefon, tą wersję powiedzmy główną. Ten aparat, który tam z tyłu widzicie, podwójny, główne oczko tego aparatu, główna matryca to jest Sony IMX363, to też jest jeden z nowych sensorów, tak, on ma stabilizację optyczną. Tutaj jest przysłona 1.8, także całkiem sympatyczny, fajny aparat. A drugi obiektyw jest szerokokątny, nie? Tak, warto wspomnieć o tym, że Asus tutaj zastosował to, co w tej chwili może jest modne. Może spróbuję Wam pokazać. Ja no, spróbuj opowiadaj, pokazać. Opowiadaj, a ja po Asus, Asus próbuje zastosować coś, co jest w tej chwili dosyć modne, czyli sztuczną inteligencję podczas robienia zdjęć. Te zdjęcia mają się dopasowywać do kolorystyką, nasyceniem barw. Mają się dopasowywać po pierwsze do tego, co widzą, podobnie jak, nie wiem, jest w niektórych telefonach konkurencji, czyli rozpoznają na przykład pieska, rozpoznają jedzenie i jakby z załączonych wzorców barw dopasują do tego, co widzą. Mało tego, jeszcze podobno ta sztuczna inteligencja jest w stanie nauczyć telefon tego, co my robimy, czyli jeżeli fotografujemy na przykład krajobraz i stosujemy jakieś konkretne ustawienia, to ta sztuczna inteligencja następnym razem zaproponuje nam po prostu te ustawienia. Tak, taki to jest urok urządzeń przedprodukcyjnych. Oprogramowanie się przywisiło, ale to dlatego to jest. Tak, to jeszcze telefon, nie jest egzemplarz. Nie jest gotowy soft. No takie rzeczy, słuchajcie, mają prawo się dziać. Zdarza się. Powiedzmy jeszcze, słuchaj, może, że z przodu jest 8-megapikselowa kamerka, tak? Z przysłoną 2.0. Z przysłoną 2.0, dokładnie. Działa oczywiście na Androidzie Oreo w tej chwili. Bateryjka ma pojemność 300 mAh. Wróćmy jeszcze do systemu, no bo oczywiście stosuje swoją nakładkę Zen UI, tak. Ale teraz odchudzono tą nakładkę. Słuchajcie, tylko spoza firmowych aplikacji Asusa tylko Facebook i Instagram jest. I to jest bardzo dobry ruch. Asus postanowił bazować na rozwiązaniu Google. Daje Google Muzyka, daje Gmaila, daje klawiaturę Gboard. Już odchodzi jakby od tych własnych dodatków. Mamy praktycznie czysty, surowy system. To znaczy klawiatura system. Jest chyba Asusowa Gboard. Tutaj, prawda? Nie, Gboard. Nie? Gboard, proszę Pana, okay, Gboard. Okay. W zasadzie, no popatrzcie, tutaj tylko tematy dołożono, apkę do zarządzania, do konserwacji systemu. Ja się bawiłem dzisiaj apką do selfie. Selfie Masterem się bawiłem, bo jestem brzydki, próbowałem się upięknąć. Animotki, słuchajcie, nawet są, co prawda wymagają połączenia z internetem, więc chyba na razie nie zadziałają, ale są. O, patrzcie, mówię do Was. O, to ja mówiłem.
czarna. Czarna osoba. Także, także jest tu trochę bajerów, ale nie przesadzono z dodatkowymi aplikacjami. No ale wróćmy jeszcze do specyfikacji, bo tam Jacek jeszcze chciał o czymś wspomnieć, zdaje się. Wiesz co, ja właściwie powiedziałem o wszystkim. Akumulator. O baterii. 300, tak. Tak. Jeszcze taki feature jest w baterii, nie? Z tym ładowaniem. No tak, jest rzeczywiście ładowanie, które jest... Inteligentne ładowanie. O tyle inteligentne, że no tutaj jak tam uczy się naszych nawyków. Tłumaczył nam człowiek, który przedstawiał smartfona, że bateria najbardziej się wyczerpuje w momencie, kiedy jest przez długi czas naładowana na 100%. I cały czas ładowana. Jest przez cały czas doładowywana i to skraca jej żywotność. No to system się uczy. Asus tutaj zaproponował takie rozwiązanie, że w godzinach, kiedy jest ładowana, możemy sobie ustawić, że na przykład jest ładowana do 80%, po czym ładowanie jest wstrzymywane i ewentualnie jest doładowywana, no bo wiadomo, że to 80% przed tym, jak się obudzimy. Po prostu oprogramowanie się uczy. Zanim się obudzimy, na godzinkę przed, te 20% zostaje doładowane. Dokładnie. No jeszcze nie wspomnieliśmy, słuchaj, o głośnikach stereo. Bardzo mocnych. Tu porównywaliśmy z kilkoma konkurentami. Tak. Flagowymi konkurentami, dodam, w tym tymi najnowszymi flagowcami. No i wiecie co? No Zenfone gra głośno. To znaczy, ma więcej basów i niestety odbywa się to na moje ucho kosztem troszeczkę większej ilości wiecie szumów. Wiecie co? No, ja to powtórzę, bo parę razy to mówiłem w recenzjach. Jak lubicie muzykę, to nie słuchajcie jej na głośniczkach smartfonu. No. Ale w każdym razie do rozmów będzie dobrze w trybie głośno mówiącym, bo po prostu jest głośno, a przy rozmowach nie liczy się aż tak brzmienie, a to, żeby słyszeć głośno i wyraźnie. No, ale tutaj będzie fajnie na słuchawkach, dlatego że jest jedna z najnowszych jednostek NXP, jest dokładnie. Audio 192 kHz, 24-bitowe, jest DTS 7.1 w Surround, także jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, a najfajniejsze jest to, że oba głośniczki po prostu mają własne wzmacniacze, tak? Tak, dedykowane, a głośniki mają naprawdę duże rozmiary w stosunku poprzedniej generacji Zenfonów i ogólnie w stosunku do konkurencji fizyczne rozmiary, bo wiecie, fizyki nie oszukacie, membrana musi mieć czym poruszyć, jak wprawić w ruch powietrze. Słuchaj, może niektórzy się ucieszą, jest jeszcze radio. No, jest radio. Jest przynajmniej w wersji finalnej oprogramowania, bo ja przypomnę, my tutaj mamy telefon przedprodukcyjny, więc on jeszcze nie do końca może wyglądać tak jak to, co trafi na półki, przynajmniej jeżeli chodzi o oprogramowanie, no bo wygląd to już się nie zmieni. No ale to jeszcze nie wszystko, bo Asus ma jeszcze jeden model, zaraz go Wam pokażemy. No i mamy Asusa Lite'a, który jest troszeczkę większy i ma troszeczkę inny wyświetlacz. No i ma 4 aparaty, ale za to już standardową ramkę wyświetlacza. Mhm. Oczywiście wyświetlacz szeroki 18x9, ale już z klasycznym obramowaniem. No za to 4 aparaty, słuchajcie. No i Full HD Plus jest, prawda? No tak, no bo i to jakby z wymiaru wynika. No bo oczywiście tutaj no, nie wspomnieliśmy o tym, ale to tak gwoli przypomnienia, oba modele, zarówno Zenfone 5, jak i 5 Lite mają czytnik linii papilarnych na pleckach. No i może zerknijmy na specyfikację tak szybko, co ten telefon nam oferuje. To znaczy możemy powiedzieć również, podobnie jak w przypadku tego poprzedniego, że tutaj będzie instalowany Snapdragon. W zależności od wersji to będzie albo 630 w mocniejszej, albo 430. W związku z tym to będą po prostu procesory, które no, są całkiem sympatyczne dla tej średniej klasy, to jest po prostu bardzo fajne wyjście. Dwie wersje pamięci znowu, 3 GB RAM-u, 32 flesza albo 4 GB RAM-u i 64 flesza. Także uważajcie co kupujecie, zwracajcie uwagę jeżeli chcecie więcej pamięci. Aparaty. Z tyłu główny aparat to jest matryca 20-megapikselowa IMX376 Sony z przysłoną 2.0. Mamy diodki oczywiście doświetlające. Drugi aparacik robi przede wszystkim szeroki kąt, tak? I on się globalnie tak, znowu mamy zajmuje. Aparat z polem widzenia 120 stopni, zresztą tutaj, o, jak widzicie, producent bardzo się tym chwali. Oj, przepraszam. Ja Wam chyba powiedziałem, że tylna kamera ma 20. Przepraszam, to wszystko było na temat przedniej kamery. Wybaczcie, moi kochani. To było no, dobre. Z przyzwyczajenia, pamiętając o tym, że z tyłu są większe matryce, powiedziałem o tyle, a to jest... No dobra, jest... no to była przednia, tylna, ja Wam pokazałem. To była przednia. Tylna ma 16 megapikseli. Przysłonę niestety troszeczkę gorszą, 2, 2. Bo 2.2, w związku z tym to nie jest... Bez kiksów nie ma coś targów. Niesamowitego. Tak, oczywiście. No i aha, no i nagrywanie w 4K, bo też no, nie wspominaliśmy, tak, w jakiej
rozdzielczości maksymalnie można. Z tym, że 630 na pewno pozwala nagrywać 4K, ja nie wiem, czy ta słabsza wersja ze Snapdragonem 430 też pozwoli na nagrywanie w... Ciężko wyczuć, bo tutaj 4K. Tego producent jakby jasno nie komunikuje. A, no i NFC. No jest NFC, tak. To... Tak, więc zwracam uwagę, w Zenfonie pojawiło się NFC, czyli coś, czego brakowało w Zenfonie 4, na co ja strasznie narzekałem i pewnie dlatego nie mam już Zenfona 4 w ręku. No i bateryjka też jest 3300, podobnie jak tak, no w i znowu z tym inteligentnym ładowaniem. No i w aparatach też oczywiście sztuczna inteligencja musi być, bo to jest teraz na topie. No i jeszcze jest coś, co może nie zawsze jest na topie, ale atrakcyjny wygląd. Mnie te telefony po prostu zwyczajnie się podobają. Znaczy, mnie się podoba rzeczywiście piątka bardziej. Ta piątka bardziej, no, to jest tańszy telefon, ale też wiecie, no, szkiełko się brudzi, ale jest łatwe w czyszczeniu. Także... Robi wrażenie, słuchajcie, ten wyświetlacz tak, po prostu widzę, że, robi niesamowite wrażenie. Widzę, że przyciągnęła jest cię. Jest bardzo fajny. Przyciągnęła cię piątka z tym on wycięciem. Rozjaśnijmy go bardziej. O. Nie, to chodzi o to po prostu, że on i jest bardzo fajne odwzorowanie kolorów. I to sympatycznie tak, wygląda. I staranność jakby wykonania tutaj inżynierskiego projekt był na tyle fajny, że to po prostu robi dobre wrażenie. Ale żeśmy jeszcze nie powiedzieli, stosunkowo ciężki. Tak, on jest ciężki. Patrzyliśmy, że w specyfikacji podają wagę? Tak z ciekawości, bo może to ludzi zainteresować. Wiesz co, powiem szczerze, że nie pamiętam w tej chwili, ale zaraz szybciutko zobaczymy. Jest, 155 gramów w przypadku piątki, czyli tego z wcięciem i on... Natomiast, tutaj... słuchaj, Light jest jednak cięższy, 168. Ale wiecie co, subiektywnie, wydaje naprawdę, się, jak bierzemy je w ręce, to ten mniejszy nam się wydał cięższy. Ciekawostka. No, ale generalnie no, nie są to konstrukcje najlżejsze. Czuć, że mamy coś w ręku, ale z drugiej strony, wiecie co, no, daje takie poczucie solidnego, że to jest jednak kawał fajnego sprzętu. Solidnego, twardego. No dobra, szkło, tak? Ale jednak... konstrukcja jest sztywna, tutaj nic nie trzeszczy, no montaż jest po prostu super, także pod kątem tak powiem designu budowy to naprawdę nie mamy na co narzekać. W każdym razie Asus na plus, przynajmniej mówię, na dzisiaj dla mnie z modelem flagowym. On robi rzeczywiście wrażenie, jest no dosyć fajnie zrobiony, jest niesamowity. Tak. Brudzę go bardzo łatwo. Brudzisz, ale chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, pewnie będziecie pytać w komentarzach o ceny. Bardzo mi przykro, jeszcze ich nie znamy, bo ta dzisiejsza premiera to jest takie pierwsze pokazanie telefonu, natomiast on wejdzie do sprzedaży dopiero za kilka tygodni. Tutaj też daty nawet jeszcze dokładnie nie określono. Na ceny cóż, no to będzie średnia półka, więc no nie będzie to powyżej 3000 na pewno. Ale czy będzie poniżej 2, no nie wiem, przynajmniej w przypadku tego głównego modelu raczej bym się tego nie spodziewał, ale to są już tylko takie moje gdybania.